Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i miło mi Was przywitać na ostatnim filmie, który zostanie dodany na ten kanał. Przez bardzo długi okres czasu mieliście okazję oglądać mnie na YouTubie, tak naprawdę praktycznie przez cały rok dodawałem daily, ale w końcu nadszedł ten dzień, w którym muszę powiedzieć sobie dość, ten dzień, w którym po prostu nie mam siły już nagrać kolejnego filmu, którym się poddałem. Wiem, że do końca daily zostało 20 dni, znaczy do pobicia rekordu daily zostało 20 dni, ale nie jestem w stanie dalej kontynuować tego daily i mówię o tym otwarcie Wam. Chciałbym, żebyście wiedzieli, bo razem przeżyliśmy dużo wspólnych chwil, dużo razy wchodziliście, oglądaliście, komentowaliście te filmy i chciałbym Wam podziękować za to, że byliście. No i cóż, no, mam nadzieję, że miło spędzaliście razem z nami czas. Bo jest to ostatni film na tym kanale i chciałbym oficjalnie powiedzieć, że kończę karierę na YouTubie. Haha, no chyba w to nie wierzyliście. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprankujemy cały skład, że kończę karierę na YouTubie. I kończymy daily. Wy to łyknęliście teraz, mam nadzieję, że oni to łykną. Przynajmniej mam nadzieję, że wy to łyknęliście, chociaż też nie do końca jestem pewny, bo jeżeli przewinęliście, to nie łyknęliście. Dobra, nieważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku sprankujemy cały skład, że kończymy daily. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 20 dni do pobicia rekordu. Więc mam nadzieję, że oni to łykną. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, okej. Okay. Zaraz będę kazał im usiąść w tym miejscu i po prostu podzielić się historią, jaką przeżyli na tym kanale. Lepsze, złe, super momenty. To, jak im się pracowało ze mną, to jak długo pracowaliśmy ze sobą. Niech podzielą się wszystkim. Niech podzielą się tutaj wszystkim, ale najbardziej będzie ciekawić mnie reakcja ich, jak przyprowadzę ich do tych pokoju pojedynczo i poinformuję ich o tym, że muszą coś takiego nagrać. O niczym nie wiedzą. Oni nie wiedzą, że kończymy daily, także to będzie mega, mega ciekawa reakcja. Wydaje mi się, że się pogaszą jak pety. No wyobrażacie sobie, że nagle każe wam usiąść 20 dni przed pobiciem rekordu i informuję was, że to jest ostatni film. I powiedzcie, co o tym sądzicie. Co o tym sądzicie? Chodź, chodź. Musimy pogadać. Siadaj, stary. Bo statyw, wiesz, mam problem ze statywem, zgubiłem statyw i to będzie robić ze statyw. Możesz usiąść? Może ja zamknę drzwi, żeby to było bardziej estetyczne. Dzisiaj, ważny film dzisiaj nagrywamy, także... Poczekaj, ustawię kamerę. Rafał, wiesz, że zostałem 20 dni do pobicia rekordu daily? No wiem. Tylko jest jeden mały problem. Ja już nie jestem w stanie dalej tego prowadzić i chciałbym zakończyć po prostu to w dobrym stylu. To znaczy jak zakończyć w dobrym stylu? O co ci chodzi? No, że daily zakończyć w dobrym stylu. 20 dni przed pobiciem rekordu chciałbym zakończyć po prostu daily. Jak? Starty. Już jesteś blisko. Ostatnia prosta. Jak ty chcesz zakończyć? No, zakończyć daily. Nagrywam ostatni film w tym momencie. Nie. Proszę, nie denerwuj się, nie kłóć się ze mną, bo chcę to jak najszybciej nagrać i chcę mieć to z głowy. Ale dasz mi coś powiedzieć? Po prostu, jeżeli ci się... Nie, bo ci się nie chce już, tak? Nie, po prostu nie czuję już tego. A, no to słuchaj, starcie. Jeżeli nie czujesz tego, oddaj mi ten kanał. Ja już... Nie, stary. Nagrywamy ostatnią reakcję. Możesz sobie zareklamować swój kanał, możesz zrobić tutaj wszystko. Tak? Tak, możesz zrobić, tylko po prostu prosiłbym ciebie, żebyś nagrał reakcję, to jak się w danym momencie czujesz, jak ci się tu pracowało ze mną, czy było fajnie. No, wiesz, z kostki tutaj w końcu mnie przygarnąłeś. Dlatego proszę ciebie, żebyś... No powiedział, ty jesteś najkrócej tutaj, dlatego wziąłem ciebie jako pierwszego, potem będę brać osoby, które tutaj więcej się przyczyniły do tego kanału, ty się przyczyniłeś najmniej ze składu, tak? Tak jest. Dlatego jesteś pierwszy. To już mogę mówić? A więc tak, kochani, jeżeli nie chcecie już oglądać Kamusia, tylko przepadacie za mną. Teraz zawołam kolejną osobę i zaraz kolejna osoba tutaj stanie przed kamerą i... Po prostu powiem. Ale rozumiem, dobrze się ze mną pracował, tak? Tak, dobrze, ale ja jeszcze jestem z tobą szczerze i mówię ci szczerze wiele rzeczy. No tak, no. No i powiem ci teraz kolejną rzecz, jesteś... No nie obtaź się, bo wie, jesteśmy do kości, tak? No ale tak. Jesteś napierdolonym imbecylem, że już zostało 20 dni, a ty odwalasz taką manianę. No starcie, szanujmy się. Jak ma się czuć teraz Viola i Kubek?
No, trochę szacunku do nich. Ale co ty takiego zrobiłeś? No, oni też się starali, są na tych filmach, jak tylko mogą, biorą tam udział, a ty odwalasz takie numery. No weź jakoś to, może jeszcze się z tym nie, prześpij. Rafał, nie prześpij się, to jest ostatni film. To jest ostatni film. Rafał, dziękuję ci za wypowiedzenie twojej opinii, to jest ostatni film. No, okej, jak wam się podoba reakcja Rafała? Moim zdaniem w porządku zachował się, no tak okej. Okay. Teraz Viola. Violi się boję, bo nie wiem co mogę odwalić. Jak usłyszę czymś takim, to będzie dym. Będzie dym na pewno. Wielka, możemy pogadać? Bo chciałbym... Co chciałbyś? Nie, nagrywa się już. Bo to też będzie w filmie. Ale co? No co masz, co chcesz zrobić? Dobra, siadę, nie. Nie, siadę. Albo co, zdenerwować mnie? Siadaj, Viola. Chciałbym, żebyś się wypowiedziała o tym, bo kończymy daily. Co robimy? Znaczy ja kończę daily, to jest ostatni film? Tak, no już, mam ci co uwierzyć. Nie, naprawdę kończymy daily, ja już nagrałem początek filmu. No nie wiem jak ci to powiedzieć. Ale ty przestań! Sobie nawet nie rób takich żartów, ja wiem, że ty byś nigdy nie skończył daily. Nie no, kiedyś musi nastąpić ten moment. No tak, za 3 miesiące miał nastąpić ten moment, kiedy pobijemy rekord. Nie, rekord byśmy pobili za 20 dni, ale już nie jestem w stanie dalej prowadzić daily. Dlaczego nie jesteś w stanie? Po prostu nie chcesz dalej prowadzić. Mam ale to zostało 20 dni i ty się... Nie, ty byś się nie poddał. Wielka, to prank. Nie, Wielka, ja mam... To jest prank. Wielka... Ale ty nie musisz nikogo... Ale dobra, posłuchaj. Słuchaj, tajemnicz mnie, nikomu nie powiem. Nie, nie jest prank. Posłuchaj, włożyłem dużo pieniędzy w kryptowaluty. Zarobiłem na tym 80% kwoty no ja wiem. Całej. Tak? Zarobiłem 80% całej swojej kwoty, czyli pomnożyłem tak naprawdę dwukrotnie swój dorobek życiowy. No i co to i ma? Już nie muszę pracować do końca życia, Wiola. Dlatego... No ale... Dlatego to jest ostatni ale film. Ale ty nie masz pracować do końca życia. Dzisiaj wypłaciłem pieniądze z kryptowalut i nie potrzebuję już po prostu... Ja mówię ci na 100%, na poważnie. Nie potrzebuj sobie. Dobra, weź! Nie chcę pobijać tego rekordu. Ale wiesz, że ja ci nie uwierzę. Ale ja ci mówię na poważnie. Nie denerwuj mnie, Zach. Zostało, co powiedzieć, 20 dni do pobicia rekordu. To był kurwa nasz cel. Był? No był. No był i dlaczego chcesz to tak po prostu zniszczyć? Nie, ja wiem, że ty byś się nie poddał. Wiela, siadaj. Ja wiem, że ty byś się nie poddał. Dobra, no wtajemnicz mnie w to wszystko. Nie uśmiechaj się, ja mówię ci na poważnie. A ja wiem, że ty nie mówisz na poważnie, dlatego będę się uśmiechać. Wypowiedz się po prostu, tak się ze mną współpracowało, to jakie masz odczucia. A nie wypowiem się, bo ja nie mam o czym się wypowiadać. Nie mam o czym, bo ja ci w to nie wierzę. Wiela, proszę cię. Nie! To co, taką, nie. Takie coś mam wrzucić na kanał? Tak. Bo ja ci nie wierzę, że kończysz daily. Ja ci nie uwierzę. Bo nigdy wiem, żebyś tego nie zrobił. Ale wierzę taka... Ty byś mógł mieć nawet 10 milionów na koncie. Nawet 20. I ja wiem, że ty byś się nie poddał. Nie pracujemy ze sobą od dziś. Viola, taka reakcja będzie twoja. Wrzucona do internetu. Jeżeli... No to proszę bardzo. Nikt by ci w to nie uwierzył. Może damy relację na Instagramie, żeby ktoś ci uwierzył. Nawet widzowie, którzy z tobą nie przybywają, by ci w to nie uwierzyli. Wielka. Nikt by ci w to nie uwierzył. Rafał się wypowiedział, ja się wypowiedziałem. Jest czas na ciebie. Jeżeli ale nie ja chcesz się wykorzystać... nie wypowiem, bo jeżeli ja nie... Okej, jeżeli nie chcesz wykorzystać swojego czasu, no to spoko. Ale ja wiem, że nie kończysz daily. Ale kończę, Viola. Ale ja wiem, że nie kończysz. Ty byś nigdy tego nie zrobił. No co? Przestań sobie tak żartować. No to powiedziałem ci, że jest to już koniec daily. Ale przestań sobie tak żartować, bo wiesz dokładnie, że to nasz... Jak ty w ogóle możesz to wszystko, naszą całą pracę zaprzepaścić? Viola, ty myślisz, że jesteś egoistą w tym momencie. To bardzo mocnym egoistą. No, ale to jest koniec. Ale jak ty w ogóle tak możesz? Wszystko dlatego zostawiłam, a ty dla jakiejś kryptowalut wszystko kończysz? Nie, pieniądze to jest tak... Aha! To przez cały czas tylko ty się liczyłeś, tak? Nie liczysz się na przykład z moim zdaniem, drdziarza. Nie liczysz się! Viola, wypowiedz się czy nie? Serio, chyba się popłakała. Jak mi się wydaje, że się popłakała, bo liczyła na ten rekord i liczyła na to, tylko po to nagrywała, żeby pobić ten rekord. No dobra, bierzemy kolejną osobę, co? Ja tak sądziłem, że będzie trudno ją przekonać, ale wyłączyłem specjalnie kamerę. Specjalnie kamera została wyłączona, żebym był bardziej autentyczny i rozmawiałem z nią dosłownie przez 30 minut. Dopiero w momencie, jak już widziałem, że jest przekonana, to wziąłem kamerę do ręki i wyłączyłem nagrywanie. Bo by to nie przeszło, po prostu by to nie przeszło, nie łyknęłaby tego. Ona była przekonana, że sobie robi jaja, ale już jak widziała, że z nią rozmawiam na poważnie i widziała, że przekonuję ją bez kamery, to po prostu w to uwierzyła. Także też kolejna osoba. Wydaje mi się, że w ogóle nie siądzie tutaj i nic nie powie. O co chodzi, Violi? Czemu ona płacze? Jak płacze? To się nie dalej płacze. No. A bo i powiedziałem, że to za tydzień. No, kończymy dzień. Czemu? Przecież to miesiąc. No bo już mi się... Nie mam siły już po prostu tego prowadzić. Czemu? Nie, no nie zostało miesiąc, zostało 20 dni stary. Ale już nie mam po prostu siły. No nie, no to jeśli chcesz, no to... Ja też się prowadzę, no bo już utrzymałem i pobiły ten rekord.
Nie, stary, wiesz co, teraz mam lepszy moment w życiu, tak mi się wydaje, bo mówię, że mam lepszy moment w życiu, bo kupiłem kryptowaluty i po prostu włożyłem całość i zarobiłem w przeciągu ostatnich tak naprawdę 2 miesięcy 80% kwoty. Dzisiaj wypłaciłem to, no i po prostu ustawiamy do końca życia, nie musisz pracować. Ale to wiesz, to nie liczy się wszystko pieniądze, nie? No ale dobra, ja już wcześniej chciałem skończyć z tym YouTube'em, naprawdę. Ale tutaj, żebyś fajnie było, żebyś pobił rekord Polski, tak? Byśmy pobili Freeza, żebyśmy dostali najlepszych w Polsce. Dobrze, Adrian. Ja chciałem ci w tym pomóc. Ja ci od zawsze mówiłem, że dla mnie się liczyło, żeby ci pomóc. Adrian, jak chcesz mi pomóc, to możesz tutaj usiąść? Mogę usiąść, nie ma sprawy. Jeżeli chcesz mi pomóc, naprawdę, jeżeli chcesz mi pomóc, nagrać sobie twoją reakcję, jak kończymy daily. Nie żartuję. Tyle pracy. Naprawdę nie żartuję, Adrian. Tyle twojego poświęcenia, ty wszystko, ty nie spajesz po nocach. Ty sobie żartujesz? No, Adrian, mówię na poważnie. Ty sobie żartujesz? Po prostu chciałbym, jeżeli mógłbyś oczywiście, stałeś tu przed kamerą i po prostu... No oczywiście, stale. Co ty? Ale ty się tak poświęcałeś dla tego kanału. No ale to... Stale, tyle serca w to włożyłeś i ty chcesz zakończyć daily? A co na liście fani? Nie liczą się na ciebie ich uczucia? Nie. Jest mi przykro, naprawdę. Wiesz, że dla mnie się nigdy nie liczyły pieniądze, dla mnie się liczyło, żeby ludzie mieli co oglądać. Wiesz, że zawsze marzyłem, że dołączyć do swojej ekipy i ty teraz po prostu chcesz to... No ale dobra, no posłuchaj. Nie, no stary, to jest przesada. Naprawdę przesada. Stary, naprawdę dokończ mi, to są 20 dni. Ale... Dobra. Stary, odpuścił po prostu temat. Odpuścił, naprawdę. Dobra. Dobra, zrobię to. Ogarnę się i... A jak mam zareagować na to? Jak masz zareagować na to? No nie wiem, jak uważasz? Po prostu chciałbym, żebyś poruszył trzy tematy. Jak ci się ze mną pracowało? Ja się o tobie nigdy się nie wypowiedziałem. No wiem, Nigdy nie miałem powodu, by się nie siedzieć na wypowiedzi, bo ty zawsze byłeś dla mnie dobry. Może też nawet się nie dogadywałem tak dobrze z tobą. Ale no, tak, no po prostu... Ale mimo wszystko cieszę się, że miałem możliwość z tobą nadlecenia nawet tylko ci. Czyli co, już będzie koniec, już nigdy nic razem nagramy? To już koniec? Nie chcę, żebym nic nagrywać na YouTube, ale możemy zawsze zostać... No kolegami zostaniemy, tak? Chodź Tobi. Nie będziemy przeszkadzać Adrianowi. Chociaż to nie wszystko się liczy na YouTube'a. Uważam, że ten rekord nie jest warty tego, nie? Dobra, Adrian, trzy rzeczy, tak? Gruntowne, jakie chciałbym, żebyś się wypowiedział. To jak się ci się ze mną współpracowało. Włączyłeś kamerę już? Kamera jest włączona cały czas, bo wycinamy te najlepsze momenty. Dobrze. Po prostu. To kamera jest cały czas włączona, także powycinamy, bo te jak ci tłumaczę, to też chciałbym, żeby to też było dodane, no bo tutaj jednak są emocje, nie? Jednak się popłakałeś, więc chciałbym to wszystko utrwalić. W ostatnim filmie, tak? Po prostu jak ci się ze mną współpracowało, czy jesteś zadowolony z tego i czy było ciężko? No. Dobra, jak będziesz gotowy, to po prostu... Dobra, to po prostu ja już mogę zacząć. Ogólnie chciałbym wrócić myślami do pierwszego odcinka, który zrealizowałem razem z kamerzystą. Nigdy nie sądziłem, że go spotkam, że go w ogóle zobaczę. A o co ci chodzi? O co mi chodzi? No, o co ci chodzi? Debilu, przysięgam, powiedz, że to jakieś żarty są, bo ci pierdolełem. No chodź, no, ale jak no podejdź tu do mnie. Dobra, odsuń się. Jak no nie odsuń się! Chcesz? Dostać w łeb? Ale o co ci chodzi? Jak o co mi chodzi? Poświęcam się. Po co ta pajacerka? Po co to? No ale chcę zakończyć drzeż daily, no. No i teraz mi to mówisz w twarz? W twarz mi to mówisz? No chciałem nagrać reakcję ostatnio. Idioto? Chciałem ostatnią reakcję nagrać twoją. Moja reakcja na to? Bo ja czegoś nie rozumiem tutaj. Nie rozumiem czegoś. 20 dni i ty mówisz mi, że to koniec? O mały włos, nie straciłem swojego życia prywatnego. Rozumiesz to? Zabiję cię. Powiedz, że to jest oszustwo, że kłamiesz wszystkich i chcesz nas zmanipulować. Powiedz, że to jest, że kłamiesz, tak? Nie kłamię, stary. Kłamiesz. Nie kłamię. Łżesz! No nie łżę, no kurwa. No chcę zakończyć dodania, żeby powiedzieć to zrozumieć. Nie mam. Ja mam zrozumieć takie rzeczy? Co ja mam zrozumieć? Ale nie mam. Poświęcenie! Wiesz co to znaczy? Doskonale wiesz co to znaczy. Ale nie mam już siły. Wypaliłeś się. Co mnie to? Wypaliłeś się? 20 dni przed? Na co to wszystko jest? Na co to jest? No o co ci chodzi, kurwa? Mówię ci, że się wypaliłem. Co? Mówię ci, że się wypaliłem. Nie obchodzi mnie to. Zostało tylko 20 dni. Kłamiesz. Nie kłamię. Chcesz mnie sprowokować do tego, bo może się to dla ciebie naprawdę skończyć źle. Stary, dobra. Chciałem, żebyście nagrali ostatnią reakcję. Moją reakcję chcesz nagrywasz to? Nie, no... Na co ty oczekujesz? Co ty wyczekujesz ode mnie? Że będę zadowolony? Ty jesteś głupi? No, taką reakcję mam nagrać i wrzucić do internetu? Tak.
taką reakcję, że jest, zawiodłem się na tobie, taką reakcję możesz wrzucić, że jestem niezadowolony i najchętniej to bym cię zrzucił z tego balkonu za takie zachowanie. Wypaliłeś się? Ty się wypaliłeś? No tak. Okej. Podaj hasło do konta. Jakiego konta? Hasło! Już! Do kanału. Hasło, teraz. Chcemy hasło do kanału. Dlaczego chcecie hasło do kanału? Żeby zakończyć daily. My! To, że nas zawiodłeś, to jest inna kwestia, że jesteś debilem i przed 20 dni tylko zostało. 20 dni. A ty się poddajesz, to jest inna sprawa, ale to, że się podjęliśmy rekordu, no to chyba trzeba go pobić, tak? Bez ciebie. My na pewno nie odpuścimy się. Hasło już podaj do kanału. Ja podam hasło. Tak? Tak, podam wam hasło. Jeżeli tak? Chcecie pobić ten rekord, ale to chcę dokończyć ten film. Ja już umówiłam od tego rękę. Ten dzisiejszy, wstawić go mi może... Wstawiasz takie filmy, odcinki i po co, na co, to komu? Żeby co? No, żeby za pokazać, że ty jesteś debilem? Aż nie zdążycie nagrać się. Aha, i chcesz ludzi zawieść, tak? I jeszcze... Nie, ja po prostu pokażę, co obiecałeś, co ja się poddałem, ja się poddałem. To, że się nie poddajesz, to się zawieść. Ale ty się... Nie żartuję, no nie żartuję, rozumiesz? On nie... To jest prawdziwe, on to mówi na poważnie. Ale... Czemu? Ale słuchaj, ale dzisiaj on się wie, że się poddał, bo kryptowaluty poszły w górę i on na tyle pieniędzy, że tylko potrzebuje. Nie, on tak, on tak mówi. Nie, on po prostu nie chce. Nie, to jest prawda. Nie chce. Słuchaj. I o, no to jest prawda. Aha. Bo pieniędzy ma więcej, więc po co go ci daily? Aha, to nie wiem, to że taką kurwą jesteś jebaną. I na kasę tylko lecisz, już więcej kasy poczułeś i już przyjaciół, kanał, wszystko idzie na bok, tak? Już w***ne masz, tak? Bo kryptowaluty. No tak, pieniądze. Ma więcej pieniędzy, a nas już ma w dupie. I wszystko idzie na bok, kanału też. Ludzie, fani, no tak, nie potrzebne. Wszystkie jego obiecanki z jego strony były do dupy. Ja. Wszystko, co nam powiedziałeś. Jedna sprawa. Że będzie mieć milion. Ja rozumiem słabość psychiczna, jakieś słabości w głowie, po czym mówisz, że już masz dość, jesteś wykończony. Okej. Okay. Ale poczułeś więcej kasy i mówisz, że to koniec, bo co? Bo masz lepiej i już wszystko idzie na bok, kończysz daily tak, o, 20 dni przed? To jest chore, to jest chore. A co nam na obiecywa? Dobrze, hasło wam podam. Będziemy mieć milion na Instagramie. Jesteś frajerem. Że będziemy dalej kontynuować. Nie chcę się znać, odpuściłeś, twoja sprawa, poczułeś hajs i tyle ci powiem, no. Ale ja to samo, nigdy w życiu się po tobie tego bym nie spodziewała, że aż tak nie zawiedziesz. Naprawdę trochę miałam się zamączyć z tego. Naprawdę ci ufała. Zawiodłem się. A ty po prostu tak nas potraktowałeś. Ja bym w życiu tego nie zrobiła. Zawsze się na każdym odcinku, a ty potraktowałeś nas jak śmiech. No co tak było? Jakieś miejsce okazało, że kasze. No tak, no właśnie już tutaj ułożyłem z powrotem swój statyw. No dobra, ale nie mam normalnego stary. Jestem blisko do pomysłu rekordu, czy teraz mam się debiut. No po prostu, no chcę zakończyć debiut. Ale dlaczego się? Bo ja już się wypaliłem, stary, ja już nie mam siły. Tak, na pewno, ty byś się wypalił, stary. Ty masz mnóstwo pomysłów w głowie i na pewno byś się wypalił. Wypaliłem się, jeżeli byłbyś w stanie być takimi, bo Dredziarz i Wielka po prostu nie byli tego w stanie zrobić. Usiąść tutaj po prostu i wypowiedzieć swoją opinię, jak ci się ze mną współpracowało, czy były ciężkie momenty i czy ogólnie ci się podobało nagrywanie daily. Jakbyś mógł tutaj usiąść i po prostu się... No ja mogę oczywiście, ale daily, stary, ja nawet nie pozwolę zakończyć tego daily. Zostało już tak mało i co by się nie działo, to teraz jak będzie trzeba, to wszyscy usiądziemy, zrobimy burzę mózgów i nagramy do końca te daily. No, Jorek, powiem ci szczerze, dlaczego chcę zakończyć daily. No dlaczego? Dwa miesiące temu jakoś sprzedałem chatę. Ta chata w Szczecinie została sprzedana. Za 3 dni będzie jej przejęcie. I postawiłem wszystko w kryptowaluty. No dobra, okay. Postawiłem też cały swój dorobek w kryptowaluty. No i podskoczyły one o 140%. Czyli dwukrotnie stałem się bogatszy niż byłem. I nie potrzebuję już pracować do końca życia. I stwierdziłem, że już nie chcę robić tych daily. No to nie. Ja to rozumiem. Znaczy 140% to jest na pewno bardzo, bardzo duża kwota i rozumiem to, że nie chcesz pracować, tylko to nie zmienia faktu, że ty, to było twoje takie jakby, wiesz, jednak marzenie, żeby pobić ten rekord daily przez ostatnie kilkanaście miesięcy ostatnich. No tak, ale no już nie chcę. Co no, jak to cały czas chciałeś, stary, miałeś mimo wszystko kasę, tak? Miałeś kasy... Ale co odpocząć po prostu? Zarobiłem tyle, że już nie muszę. Ja liczyłem na tym, że zarobię na tym dużo pobiciu rekordu daily, ale zarobiłem tak dużo, że już nie muszę pracować. No ale stary, no pomyśl też o wszystkich, tak? No jesteśmy tutaj jednak zgraną paczką i powinieneś też o nas pomyśleć, a nie tylko o nas, ale też o fanach, tak? No nie powinieneś teraz tak fanów zawieść, bo fani też czekają, żebyś jednak dopingują ci, żebyś pobił ten rekord daily i zawiedziesz nie tylko nas, ale też zawiedziesz fanów. Wielka i Rejas chcą kontynuować. Chcą kontynuować. Chcą kontynuować, ja po prostu puszczę. Jeżeli chcesz, to możesz razem z nimi nagrywać.
No dobrze, no ale no bez ciebie to nie będzie już to samo, tak? To jest no nie będzie. Inaczej, to jest kanał Kamuś, to nie jest kanał Addix, to nie jest kanał Dreziasty, to nie jest kanał Psychowanka czy Viola, ani trener, tylko to jest kanał Kamuś i ty jesteś tutaj prowadzący, więc ty powinieneś to dokończyć, tak? To jest twój kanał, nie dokończę. Ale to jest twój kanał, który ty zacząłeś i jednak widzowie oglądają to między innymi dla ciebie. Mogę wam dać budżet na wykorzystanie do dola filmów. A nie mam tam budżet, jeżeli nie ma ciebie, no to jaki sens ma prowadzenie kanału Kamuś? Okej, ja dla ciebie życzę ci ogólnie jak najlepiej, ale przemyśl to, stary, nie powinieneś tego tak pochopnie podejmować. Ile czasu się zastanawiałeś nad tym? 2 miesiące temu mówisz, w momencie jak wypłaciłem wszystko z kryptowalut i zamieniłem na złotówki i potem dolary. Z kraju przejść na stanowisko nie mam. Aha, i z nami... Za 3 dni mnie nie będzie w kraju. I z nami też kontakt chcesz urwać, tak? Z nami kontakt też urywasz i już koniec... Nie wiem, zobaczę jeszcze. Nie no, ja sobie robię, stary. Jesteś bezczelny w tym momencie. Jednak z nami, stary, tutaj utworzyłeś jakąś więź, nas wszystkich tutaj zabrałeś. I w tym momencie to troszeczkę tak. Już mi nerwy Ale powinien się cieszyć, że mi wyszło w życiu. Ale ja się cieszę z tego powodu, tylko mimo wszystko w tym momencie chcesz zamknąć całkowicie ten rozdział, który otworzyłeś z nami i zapominasz o nas, tak? I wyjeżdżasz sobie. No i cześć. No dobrze, fajnie. Czyli to po prostu dla ciebie była tylko zwykła praca, spoko. Dobrze, ostatni film chciałbym, żebyś się wypowiedział, tak? Czy fajnie ci się ze mną współpracowało? To co powiesz, tak poleci do neta, bo po prostu mam... Mówię ci, nie obchodzi mi opinia, co mnie pomyślą. Jeżeli uważasz, że źle, to możesz też powiedzieć. Jeżeli uważasz, że teraz popełniłem błąd, to też możesz powiedzieć. Możesz nic nie mówić, to po prostu wrzucę to, co jest nagrywane teraz. Bo to ja nagrywam to, Adam. No dobrze, okej, możesz to śmiało nagrywać, to nie ale co ja mam ci teraz powiedzieć, stary? Ja w tym momencie taki mętlik w głowie, daily mieliśmy zakończyć, znaczy to zakończyć mieliśmy. Mieliśmy jeszcze ciągnąć przez jakiś czas, żeby pójść na rekord, tak? No tak. A ty jak się zachowujesz? No to zakończamy, zakończamy daily. Ale ja się cieszę twoim szczęściem i dziękuję ci za wszystko, to co zrobiłeś dla mnie i naprawdę mi się bardzo dobrze z tobą współpracowało. Choć czasami organizację bym chciał poprawić, ale mimo wszystko bardzo dobrze mi się z tobą współpracowało. Tylko nie rozumiem, dlaczego ty się w tym momencie tak zachowujesz. Bo jednak mieliśmy plany nie tylko do daily, tylko plany też po i... Myślałem, że mieliśmy. Z nami wytworzyło to jest jednak przyjaźń, która będzie trwała. Mieliśmy, ale widzisz, no, weszło tyle pieniążków, ile mi weszło na konto. Dobrze, czyli pieniądze i plany się zmieniają. I pieniądze przewyższają to wszystko, tak? Pieniądze przewyższają przyjaźń i to i ile czasu tutaj spędzaliśmy. Stary, 24 godziny na 7. 24 godziny na 7, non stop byliśmy razem. A teraz na 24 godziny na 7 będę na Malediwach. No fajnie, no okej, ja ci tego życzę. Możesz pojechać sobie, zrób sobie tydzień przerwy. Może po prostu nagramy filmy na ale ja już nie wracam, ja wcale nie wracam do kraju. Ale to nie zostało wiele, no. Nie wracam do kraju, mam bilet wykupiony. Zastanów się, proszę cię. Proszę cię i radzę ci, żebyś się po prostu zastanowił, że dobrze ci to zrobi. Te ostatnie kilka tygodni tego daily wytrzymasz. Wierzę w ciebie, rozumiesz, że wytrzymasz to. Bo tego chciałeś do samego końca, żeby pobić rekord daily, więc zrób to. No teraz to nie bezczelnie, naprawdę bezczelnie mnie olewać, stary. Nie słuchasz mnie w ogóle. Nie olewam, tylko zamyśliłem się o jachcie, bo... No zamyśliłeś się o jachcie, no ale chociaż mogłeś mnie w tym ostatni moment chociaż mogłeś mnie wysłuchać, tak? Zamarzyłeś się o jachcie. Fajnie. Naprawdę ja się bardzo cieszę z tego powodu, że wygrałeś te pieniądze. Znaczy wygrałeś, że... Tak, ja zainwestowałem. Że dobrze zainwestowałeś. I tak samo w twoje inwestycje też zawsze wierzyłem. Tylko mimo wszystko... Dobrze, skoro wiemy, że to nagrajmy ostatni film, może ci się reinwestuje to i dojdzie ci dużo follow. Ale ja nie potrzebuję tych followów, nie potrzebuję tego wszystkiego, ty rozumiesz, nie potrzebuję tych followów. Bahamas. A właśnie nie wiem, czy nie na Bahama. Mogę ten bilet jeszcze zwrócić chyba. Bahama. Ja powiem tak, bardzo dobrze mi się z Kamusiem współpracowało. Do tego momentu słuchał mnie naprawdę cały czas, zawsze wszystko ustalaliśmy, jeżeli chodzi o filmy, a w tym momencie nawet nie może mnie wysłuchać, tak? Nie może mnie wysłuchać, bo wygrał kupę siana, więc widzicie, co pieniądz robi z człowiekiem. Nie wygrałem, ile razy na tym dobra, wygrałeś, dobrze zainwestowałeś, okej, no stary. Dominikana. To jest mój cel, Dominikana. To co, to tylko tyle, tak? No bo ja w sumie chcę jak najszybciej ten film do montażu ty wysłać i chcę to zakończyć. No dobra, to kończę ten film, wysyłam to do montażysty i zajebiście, odwymieniona robota. A, i zakończony. Tak. Dostaniesz na odchodne 10 koła, może być? Nie potrzebuję naprawdę twoich pieniędzy, będziesz miał, żeby tam wydać sobie na, wiesz, na te drinki w kokosach, tam na Bahamach. I co? Prawie co? Może z domu też już out? Wynosimy się? Ja może jeszcze kamerę sobie kupimy, co? Własną. Nie oddam wam kamerę. Ile ci kupione na ciepłe kraje? Czy no co jeszcze? No. Wakacje tak, fajnie? Fajnie się z tym przyjeżdżając, że zostawiasz?
po tym wszystkim? A możemy zostać w domu? No, na ciepły, do ciepły kraj lecę. No, ciepły kraj? O Jezu. A co z tym mieszkaniem? Mamy się wprowadzić teraz? Nie, no to jeszcze jest... Nawet przez, sobie nie myślę. Przez parę dni i jest... Parę miesięcy, tak? Nie, parę dni. Parę dni. A. Parę dni, tak, że macie a parę dni. Czujesz, ale spokojnie, ja wam dam na kasę nie na to. Ale mnie to. Dobra, spokojnie, dam ci kasę, żebyś nie. sobie wynajął mieszkanie w wynajmiecie sobie w Warszawie i dokończycie tej. A mam pytanie, czy ty czujesz, że zrobiłeś... Śmieciu, paskudny, jakiś śmieć, wiesz co, jesteś taki perfidny, jebany, żałosny, śmieć. A jak się czujesz z tym, jak nas potraktowałeś? YouTuber, jak się tak? z tym czujesz? Jesteś youtuberem, tak? Już nie. Przestań. No, tak myślałem właśnie. Teraz tak jestem tak milionerem. Milionerem? A w głowie mi nie musi dawać żadnych pieniędzy. Ja wiesz, z nimi nie będę kontynuował daily, bo to... No na pewno nikt się tutaj nie chce, zacznę od tego. Nie chcą i po prostu... Słuchaj, a powiedz mi, jak się zdarzyłeś, bo ty wszystkim tak nas potraktowałeś? W głowie pustka. Echo, tylko słychać ciszę. Jak się czujesz z tym, że tak nas potraktowałeś po tym wszystkim? Jak? Dobrze was potraktowałem. Miałeś nas w dupie przez dobrze was potraktowałem. Nie. To się okazało, że nic, że co, bo ty cały czas śmiesz się w dupie. Że byliśmy tylko śmieciami na to. Do robienia, tak? Do nagrywania. Do tego, do momencie. Tak. Cię podajesz. Wiesz co? Poziom pieniężny, to już nie potrzebujesz. I co, przyznajesz się do tego, że się w tym kraju kiedyś, tak? On się jeszcze mówi, że on ma wakacje. To może daj, pojedziemy razem, to nagrywamy, co? Przed chwilą mówisz, że się zamarzyło o jachcie i do tej Dominikana, nie Dominikana. Dominikana. Inaczej, ta strana do przegapana, tak zwanie do Dominikana. To człowieku, jak chcesz nagrywać filmy za granicą, to dawaj, kupuj bilet, nagrywamy. Nie, sam tam, sam tam płynę. No to jest sam. No to poczekaj, jeszcze wracasz daily. Aha, czyli to nawet tak koniec naszej znajomości, tak? Tak, koniec naszej znajomości. Nie pajacuj. No wiesz twoje rzeczy. Dobrze. Ja zostawiam to. To nic nie potrzebuję, mam tyle kasy na końcu, że nic nie potrzebuję. Tak, osoba... mam nadzieję, że te pieniądze dadzą ci kiedyś tak szczęście, takie prawdziwe, nie? Przyjaciół, cokolwiek. Co tak się patrzycie? Wiesz co, naprawdę, no, myślałam, że jesteś lepszym no. człowiekiem. Chociaż wiesz, okej, ale jesteś śmieszny. Ale mogłeś wtedy z nami kontakt utrzymać. Może z nami kontakt. Ale ty masz po prostu kontakt w dupie. Ostatni filmik wspomnienia. Kup sobie przyjaciół. No bo masz tyle pieniędzy, że sobie, sobie kupisz wiernych przyjaciół, którzy będą z tobą do końca, jesteś prawda? Sam. Takiego pusza sobie. Jesteś sam. A chowy jak ty. Jest, właśnie, bierz pusza. Jesteście kurwa siebie warci. Dobra. Dobra, to jest prank. To jest prank. Zrobiłem was wczyna. Ja bym zakończył daily. Ja bym zakończył daily. Serio w to uwierzyłaś? Serio w uwierzyłeś to? Serio? Nienawidzę cię! Dlaczego ty mi to robisz za każdym razem? Ja naprawdę myślałam, że to mnie zabiłeś. Ja zauważyłem, że nie skończysz tego daily. Jesteś okropny. Jak ty w ogóle te swoje komentarze? Wow! Widzę cię! Wow! I chcesz, żeby mi serce wysiadło? No nie, ja już nie winię, nie winię. Jeszcze zamierzasz sobie z takiego czegoś zrobić? Wiesz co, to nie jest śmieszne! Wow!